Pielęgniarka, artysta, przedsiębiorca, strażak i inni przedstawiciele lokalnej społeczności, z której się wywodzą, choć różni, to tworzą jedność. Łączy ich nie tylko miejsce, w którym mieszkają, ale także plany na przyszłość. W najbliższych wyborach samorządowych chcą działać wspólnie dla swojej Trójwsi. Ich pomysł na kampanię jest jednak dość nietypowy. Jak i o tym Magda Sincewicz. Cicho, ty, ale on zaczął bez nas. Pójdę, idziemy tam za nim. Zbysiek, poczekaj, ale to mają... Idą, każdy w swoim tempie, ze swoim pomysłem i swoimi nadziejami. Idą jednak razem, bo jak zgodnie twierdzą, wspólnie mogą więcej. Ich siła tkwi w jedności, w jednej Trójwsi. My jesteśmy przede wszystkim tutejszymi rdzennymi mieszkańcami, pasjonatami naszej tutaj kultury, tradycji, codziennego życia i przede wszystkim też społecznikami, którzy chcą pracować dla dobra naszych mieszkańców. Gdy wyruszają w teren, biorą ze sobą nietypowy rekwizyt, choć często przez nas widywany. Pineskę. Tu jednak w jak najbardziej materialnej formie. Ustawimy ją tam, gdzie wskażą mieszkańcy. A co? To dzięki niej wskazują w plenerze miejsca, które potrzebują zmian. Zmian, których pragną mieszkańcy. To także dla nich stworzyli oryginalny teledysk. Nasza jedna Trójwieś, tu do mnie przy gromiami, tu zbudujmy nową przyszłość. Ten pomysł bardzo mi się spodobał i chciałam, żeby to właśnie były proste słowa. Słowa, które nie kojarzą się z polityką, ale które mówią o tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Jak oceniają eksperci, autentyczny i szczery przekaz w kampanii może być gwarancją sukcesu. Autorzy pamiętali o tym, że emocje są najlepszym nośnikiem przekazu, bo mamy tu i dobre emocje, i pomysł, oryginalny koncept. Czujemy zaangażowanie, dobrą energię i też autentyczność osób, które tam występują. A w warstwie merytorycznej podkreślone są wartości, które też są istotne. Także można powiedzieć, że pełen pakiet elementów, o które chodzi w kampanii wyborczej. Kampanii oznaczającej dla nich działania, które prowadzą od dawna, nie tylko w tym przedwyborczym czasie. Na co dzień angażując się w sprawy swojego miejsca na ziemi. Myślę, że piosenka i to, co zrobiliśmy, będzie jakimś takim pierwszym krokiem do tego, żebyśmy wspólnie się połączyli, żebyśmy odnowili te relacje, żebyśmy stanowili całość. Czy to możliwe dla wszystkich, okaże się już niebawem.